Towarzysze, gdybym jednym słowem miał scharakteryzować to, co w tej chwili dzieje się na świecie, no to tym słowem byłaby niekompetencja, więc wody opadły i widzimy, kto pływa bez gaci. Widzimy tutaj no, kompromitację wszystkich tych krajów, które w ostatnich latach przeprowadziły neoliberalną kontrrewolucję, brak sprzętu medycznego, przepełnione szpitale, no nie chcę się tutaj powtarzać, no ale to, że tutaj w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy ogólnie Europa Zachodnia mamy dziesiątki tysięcy zarażonych, tysiące trupów, no to jest to między innymi efekt także niekompetencji rządzących nami elit. Ale ten film nie będzie o elitach, ten film będzie o polskiej lewicy. No tak jak europejskie czy zachodnie elity popisują się swoją niekompetencją, tak i polska lewica popisuje się swoją niekompetencją. W tym momencie widzimy, kto pływa bez gaci, kto w ogóle nie rozumie, czym jest lewica, czym jest tutaj ideologia marksistowska, więc do tych tutaj właśnie już osób i organizacji wcześniej krytykowanych przeze mnie, czyli tych wszystkich organizacji wspierających burżuazję, które tutaj właśnie robią wielkie deklaracje, jak to należy wspierać polską burżuazję. Wymieńmy może tych skurwysynów. A więc mamy partię Razem, mamy cały tutaj Komitet Wyborczy Lewica i Komitet Biedronia, mamy Piotra Ikonowicza i jego Ruch Sprawiedliwości Społecznej, mamy Inicjatywę Pracowniczą. Te wszystkie organizacje mieniące się mianem organizacji pracowniczych, broniących pracowników, one wydały oświadczenia, w których to chcą wspierać burżujów. Więc zapamiętajcie to, towarzysze. No i do tego haniebnego grona właśnie tych lewicowców pływających bez gaci mamy w tym momencie także KPP. KPP no, na kanale Bolszewik EU, czy raczej należałoby powiedzieć Mieńszewik EU. Mamy tutaj najnowszy filmik przedstawiający stanowisko KPP w sprawie kryzysu, który tutaj nadchodzi. Więc ja przeczytam może piąty punkt. Piąty punkt, więc uruchomienie rekompensat kosztów dla mniejszych firm, bo te kilku i kilkudziesięcioosobowe mogą tego nie przetrwać. W początkowym okresie, przy równoczesnym ścisłym określaniu, w jaki sposób te rekompensaty miałyby być wykorzystane i rozliczane. Więc ogólnie no, mamy tutaj w całym tym w tym punkcie no, kilka różnych bzdetów. No, już samo słowo mniejsze firmy, kilkudziesięcioosobowe, no tam firma, która liczy 90 pracowników, to zdaniem KPP jest mniejsza firma, ale nie o tym chcę mówić. No, dla mnie jest po prostu skandalem to, no, że partia komunistyczna ma tutaj w swoim oświadczeniu program rekompensat dla burżuazji. Więc ja już wcześniej mówiłem, no, jak ja tutaj widzę kryzysu gospodarczego i problemów tutaj, no właśnie tych Januszy biznesu, jak ja bym to rozwiązał. No, ja przede wszystkim jestem zwolennikiem, no jeśli ci burżuje stoją tutaj na gruncie systemu kapitalistycznego, mówią, że ten system kapitalistyczny jest taki fajny, no to tutaj ja domagam się, żebyśmy realizowali tutaj wszystko w ramach systemu kapitalistycznego, więc żadnych jakichś wyjątków, żadnych rekompensat. Już wcześniej mówiłem, że taki burżuj jest w stanie te problemy ekonomiczne rozwiązać ze swoich oszczędności. Jeśli jest kompetentny, jeśli nie jest jakąś dupą wołową, to w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat wyzyskiwania pracowników mógł zgromadzić oszczędności i właśnie z tych oszczędności może te oszczędności wykorzystać na to, żeby ta firma przetrwała. Ewentualnie, jeśli w danym momencie nie ma oszczędności, no to być może ma majątek, być może ma mieszkanie, w którym to mieszkaniu może ma jakieś dzieła sztuki, albo jakiś samochód, albo cokolwiek innego, to wszystko może pójść na aukcję, to wszystko można spieniężyć, to wszystko powinno pieniądze, no w każdym razie, no jeśli firma ma problemy, on ten majątek może przeznaczyć na tutaj rozwiązanie problemów firmy. Trzecim rozwiązaniem, no rozwiązaniem typowym dla społeczeństwa kapitalistycznego, gdzie mamy mnóstwo cwaniaczków, właśnie jakichś takich
firm ubezpieczeniowych, które nie wiadomo czym się zajmują. One tylko mówią, kup ubezpieczenia, no właśnie teraz jest moment, żeby tutaj te ubezpieczenia wypłacać, więc ja tutaj mogę do burżujów jakby przemówić słowami Cimoszewicza, trzeba było się kurwa mać ubezpieczyć, trzeba było się ubezpieczyć, a nie teraz żebrać o pomoc państwową. No i w końcu mamy czwarte rozwiązanie, jeśli taki Janusz biznesu nie ma oszczędności, nie ma majątku i nie był ubezpieczony, to on zawsze ma czwarte rozwiązanie. On ma czwarte rozwiązanie, on może wziąć kredyt, niech się zadłuża, niech z tych pieniędzy, które weźmie od banku, wypłaci pensję, niech firma normalnie funkcjonuje, no i później, kiedy ten biznes się odrodzi, no to on będzie miał z czego ten swój kredyt spłacać. No w każdym razie wydaje mi się, skandalem to, no, że jeśli jest kryzys, no to akurat ta grupa taka, no jest pewna grupa uprzywilejowana i wszyscy się zastanawiają, jak tej uprzywilejowanej grupie pomóc. I tutaj ja chciałbym jasno powiedzieć, że te grupy, te organizacje pseudolewicowe, które wymieniłem, tu nie ma żadnego konfliktu między nimi i wszystkimi tymi partiami burżuazyjnymi. Tu nie ma żadnego konfliktu. Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, PSL, KPP, Inicjatywa Pracownicza, one wszystkie mówią jednym głosem. One wszystkie mówią, trzeba bronić polskiej burżuazji. No, często ja jestem atakowany, że towarzyszu Michale, ty jesteś takim właśnie, ty jesteś na totalnym marginesie. Nikt się z tobą nie zgadza. Wszyscy cię bojkotują, wszyscy cię izolują. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. I mi by było po prostu wstyd należeć do takiej partii, która wydaje, która w momencie kryzysu, w momencie takim, kiedy po prostu, no, pieniądze przede wszystkim są potrzebne na to, pieniądze z budżetu państwa są potrzebne na to, żeby walczyć z epidemią, żeby budować szpitale, żeby załatwiać całą tą właśnie infrastrukturę po to, żeby tutaj, żeby ratować ludzkie życie Polaków, a jeśli w Polsce by się udało, to może ratować życie innych ludzi na świecie, tak jak to zrobili Chińczycy. Chińczycy uporali się z koronawirusem u siebie, no to teraz wzięli się za ratowanie innych obywateli na świecie. Po to są państwowe pieniądze, żeby z tych państwowych pieniędzy właśnie rozwiązywać takie ważne sprawy, a nie dawać rekompensaty dla jakichś pasi brzuchów, dla jakiejś tutaj burżuazji. Więc no, to mnie od nich odróżnia i jestem z tego dumny. Jestem z tego dumny, że idę pod prąd. Nie wiem, czy słyszycie, Mikołaj płacze. Dla tych, którzy się zastanawiają, dlaczego ja tutaj nagrywam w łazience, no, Mikołaj mnie tam, mnie właśnie eksmitował z mojego dawnego miejsca nagrań. Więc tak, no, mamy tutaj skandal, KPP wspiera burżuazję, więc jest to już jakby, no, kolejne już oświadczenie KPP, które sprawia, że no, coraz bardziej po prostu, no, żygać mi się chce, kiedy w ogóle o tej partii słyszę, więc no, wydaje mi się, że KPP po raz kolejny nie skorzystała z możliwości milczenia, no. Mogli milczeć, mogli się nie kompromitować, tak jak już wcześniej Krzysztof Szwej dołączył do tego grona antykomunistów i tak jak wszystkie partie, wszystkie siły polityczne w Polsce właśnie krytykują Związek Radziecki, krytykują towarzysza Stalina, tak Krzysztof Szwej jako oportunista chciał tutaj razem z IPN-em powtarzać te same tutaj brednie antykomunistyczne, to widzimy, że to nie jest przypadek, że to tylko jakiś taki oportunizm na czas procesu, nie, no to jest po prostu pewna linia polityczna, no. O ile kolektywizacja i polityka przeprowadzana przez towarzysza Stalina w Związku Radzieckim w latach 30. to była polityka budująca socjalizm, to była polityka, która niszczyła drobną tutaj własność tych drobnych kułaków, tych burżujów radzieckich po to, żeby stworzyć społeczeństwo ludzi równych, społeczeństwo właśnie tutaj oparte
na pracy, to właśnie są kołchozy. No to likwidować ten taki, ten indywidualistyczne podejście do produkcji na wsi, to, że ludzie na wsi mogli stać się pracownikami rolnymi. Więc Krzysztof Szwej, atakując to, ja myślałem najpierw, że on jest po prostu oportunistą. A tu nie chodzi o oportunizm, to chodzi o to, że po prostu KPP w tym swoim oświadczeniu oni pokazali, że oni tak naprawdę reprezentują interesy drobnej burżuazji, więc tu nie ma żadnego przypadku i tu nie ma żadnego konfliktu politycznego między KPP a całą resztą polskiej sceny politycznej. No jakby cała polska scena polityczna ma wbity tutaj w siebie taki dogmat, że polska gospodarka powinna opierać się tutaj na tych drobnych firmach. I to jest coś, z czym ja się całkowicie nie zgadzam. Ja jestem przeciwny jakimkolwiek rekompensatom dla burżuazji. Ale jeśli już ktoś miałby dostać państwowe pieniądze, jestem przeciwnikiem, ale jeśli ktoś już miałby dostać te pieniądze, to na pewno nie małe gówno biznesy. Już wolałbym, żeby te pieniądze trafiły do wielkich firm, bo te wielkie firmy, jeśli my je tutaj zestawimy z jakimiś małymi biznesami, no to są lepsze pod każdym względem. One są po pierwsze lepsze pod względem przestrzegania prawa pracy. Sam miałem nieprzyjemność pracować w restauracji na zmywaku, właśnie w takiej restauracji rodzinnej we Francji. No problem jest taki, że tamten czas pracy jest w ogóle nienormowany. Wystarczy sobie pójść do jakiegokolwiek zakładu fryzjerskiego, jakiegokolwiek kebaba, jakiegokolwiek restauracji i wy patrzycie, kiedy to ta firma jest otwarta. I tam ta firma jest otwarta, załóżmy, od godziny 11 do 23. 7 dni w tygodniu. No to sobie policzcie, przez ile godzin w tygodniu ta firma jest otwarta. A później jest pracownik, który tam, od kiedy wy nie pójdziecie, on tam zawsze jest. On tam robi w tygodniu po 60 godzin tygodniowo. I kiedy taki człowiek chce wziąć urlop, no to nie dość, że już jest tutaj łamane prawo pracy poprzez fakt, że on przekracza te 40 godzin tygodniowo, no to on w ogóle jest jak niewolnik. On chce wziąć urlop, a taki Janusz biznesu mówi, ale kim ja cię zastąpię? Ale nie możesz wziąć urlopu, bo ja cię potrzebuję, bo coś tamtego, no. Więc w dużych firmach, no przynajmniej nie ma tego pieprzenia. Kiedy jest dużo pracowników, no to ktoś z wyprzedzeniem bierze urlop i po prostu są inni pracownicy, którzy go mogą zastąpić. Więc to jest pierwsza sprawa. Te drobne firmy nie respektują praw pracowniczych. Druga sprawa, no z moich tutaj doświadczeń mogę śmiało powiedzieć, że jeśli pracowałem w takim małej restauracji i pracowałem także w Domino's Pizza, no to w Domino's Pizza przynajmniej dali mi ciuchy, no. Przynajmniej dali mi ciuchy i także ta kwestia higieny, przestrzegania jakichś tych wewnętrznych norm Domino'sa. No tam po prostu były niedopuszczone kwestie na przykład używania produktów przeterminowanych. A w tej restauracji, co siedziałem na zmywaku, tam połowa produktów było przeterminowanych i wszyscy mieli to w dupie. Więc ze względu tutaj dla konsumenta, no lepiej jest taka kurde sieciówka, gdzie są jakieś normy higieniczne niż te drobne biznesy, co obie tutaj właśnie ta kuchenne rewolucje tej Gesslerowej, no pokazują, no polski biznes restauracyjny nie przestrzega norm tutaj sanepidu. Co dalej? No i oczywiście, no, kolejnym problemem takich drobnych firm jest brak innowacyjności. To jest po prostu, no, jedynie powielanie jakichś tutaj starych, tych takich monotonnych czynności, zero jakichś tutaj, to się w ogóle nie rozwija, no. Jakby my, angażując się w działalność produkcyjną, no naszym celem jest jednak cały czas modyfikowanie tej działalności produkcyjnej, żeby ona była coraz bardziej innowacyjna, żeby ten czas pracy był coraz krótszy i tego typu usprawnienia są możliwe w dużych przedsiębiorstwach, no w takich małych gównofirmach nigdy. Tam jedynie to cała innowacyjność burżuja sprowadza się do tego, jak jeszcze bardziej wydymać swojego pracownika. Więc ja mówię nie dla tutaj jakichkolwiek rekompensat finansowych dla Januszy biznesu. I my jako komuniści właśnie ten kryzys, po to jest kryzys kapitalizmu, żeby wykorzystać kryzys kapitalizmu do zmian formy własności. W odróżnieniu od KPP, w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej, w odróżnieniu od całej tej propagandy neoliberalnej, która jest nam siączona od 30 lat, ja wcale nie uważam, że jedyną formą własności i prowadzenia działalności
działalności gospodarczej jest ta indywidualna własność, że musi być jakiś jeden indywidualny szef. I możemy sobie wyobrazić zupełnie inne formy własności. Można takie zakłady fryzjerskie czy restauracje zorganizować na zasadzie właśnie spółki pracowniczej, czyli po prostu ludzie pracujący w ramach jednej restauracji, oni dalej pracują tak jak pracowali, tam nawet ten burżuj może pracować, jeśli on coś potrafi. Tylko po prostu inaczej się dzielą zyskiem. To już nie jest tak, że zysk trafia do burżuja, a on łaskawie tutaj rozdziela. Nie. Tworzymy spółkę pracowniczą, wszyscy, którzy pracują, równomiernie partycypują w zyskach. I to jest bardziej sprawiedliwe. Jeśli taki burżuj mówi, to ja nie mam kasy, no to weź kredyt. No to jak się okaże, że taki burżuj nie ma zdolności kredytowej, to nie wszyscy pracownicy się zgubią. My tutaj włożymy hajs na to, żeby ta firma przetrwała, ale w zamian, że my włożymy kasę, czy to z oszczędności, czy weźmiemy jakiś tam mały kredyt, bo im więcej jest osób, tym większa jest zdolność kredytowa i w tym momencie taka firma może przetrwać, ale dzięki temu, że ona przetrwa, dzięki właśnie tym pracownikom, którzy się w to zaangażują, no to muszą zmienić się tutaj formy własności. To już nie może być tak, że ten zysk trafia tylko i wyłącznie do tego burżuja. On tym zyskiem musi się podzielić. Więc albo właśnie takie małe spółki pracownicze, albo jakieś takie spółdzielnie ogólnodzielnicowe, czy ogólnomiastowe, czy w ogóle na skalę ogólnopolską. No w takich dużych spółdzielniach łatwiej byłoby na pewno rozwiązać kwestię czasu pracy. To, że jeśli jest jakaś firma, która jest otwarta, załóżmy 70 godzin w tygodniu, a jest pracownik, który pracuje 40 godzin, no to te pozostałe 30 godzin robi ktoś inny i jak na zasadzie jakiejś tam rotacyjności w ramach dzielnicy można to rozwiązać w łatwiej sposób, żeby temu pracownikowi było łatwiej, żeby on mógł kiedyś odpocząć, żeby on nie był jak niewolnik przywiązany do tej firmy. No i w końcu mamy rozwiązanie państwowe. No jeśli robotnicy nie są odpowiednio przygotowani tutaj politycznie do tego, żeby chwycić sprawę w własne ręce i tworzyć spółkę pracowniczą, którą by zarządzali, to niech firmę przejmie państwo. Niech firmę przejmie państwo i niech państwo tutaj bierze na siebie wszystkie te gwarancje niezbędne dla pracowników. No w każdym razie państwo na pewno nie będzie płakać jak taki burżuj. Ja nie mam pieniędzy na to, żeby przez 2 miesiące wypłacać postojowego. Więc wstyd mi, że właśnie teraz, kiedy mamy kryzys kapitalizmu, kiedy ta burżuazja dostała takiego mocnego kopa w dupę, to właśnie te środowiska broniące interesów pracowniczych powinny to wykorzystać. Powinny mieć przede wszystkim świadomość, że to jest nasza szansa. Szansa, żeby to wykorzystać, żeby tych skurwysynów, którzy przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nas wyzyskiwali, teraz jest właśnie moment do tego, żeby ich kopnąć w dupę, żeby powiedzieć im wypierdalać z naszych zakładów. Teraz my tu będziemy rządzić bez was. I wstyd mi, że Ikonowicz, że KPP, że tutaj Inicjatywa Pracownicza, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, oni wszyscy razem są zjednoczeni, podają sobie rączki, solidarnie, ratujmy tutaj rekompensaty dla polskiej burżuazji. Więc po prostu Komunistyczna Partia Polski po raz kolejny się skompromitowała. Obawiam się, że nie ostatni. Pozdrowienia, towarzysze.